Dobry widzowie i kupujący, Maciek z tej strony z firmy Mavkar. Jak pamiętacie, ostatnio film z Golfem 5 1.6 MPI. Wspominałem, że będę miał również Skodę Octavia z tym silnikiem, więc oto i ona. Jest to Skoda Octavia drugiej generacji z roku 2007. Silnik już wam wspomniałem. Niezawodne 1.6 8-zaworowe, dobre do LPG. Oczywiście jest tutaj manualna skrzynia biegów i przebieg 242 tysiące, więc jak na ile on teraz ma lat? 16? Nie, 17. Według mnie absolutnie normalny. Można powiedzieć około 13-14 tysięcy rocznie, jak na dość duże kombi. Chyba norma, bo nie wiadomo, nie kupujecie kombiaka, żeby jeździć tylko po bułeczki do sklepu. Co mogę więcej powiedzieć? Technicznie bez zarzutu, drugi właściciel. I bardzo ważna rzecz przy tych akurat samochodach, lakier jest cały w oryginale, nigdy nie była drugi raz lakierowana. Oczywiście na filmie będzie również pomiar miernikiem lakieru, więc sobie to zobaczycie za chwilę, że was tutaj nie ściemniam. Jak widać na filmie, też jest to samochód ładny, niepoobijany, nieskorodowany. To też bardzo wpływa na cenę tych pojazdów. Golf 5, przed którym chwilą wspomniałem, sprzedał się w 7 dni, chociaż dla wielu osób było to bardzo drogo i dostawałem nawet propozycję 3000 mniej. Chociaż, tak jak wspomniałem na tamtym filmie, cena tych samochodów jest niestety popsuta przez egzemplarze, które posiadają korozję na każdym praktycznie elemencie. Kupicie takie wozy, zwłaszcza Golf jeszcze jako tak, ale kupicie taką Skodinę ze Szwecji, będzie do malowania praktycznie potrafić być cała, albo już będzie odmalowana. A wiecie, jak to już zraz z tym ocynkiem. No niestety te wozy z tego nie słynęły, że są pancerne na odporność na rdze, więc lepiej kupić taką jak ta. Ta też może nie będzie najtańsza, ale za to zyskacie bezwypadkowość i to, że nie trzeba się martwić jak o malowanie płotu co 2 lata od nowa. Co więcej, stylistyka. Kiedyś jakoś te Skody mi się nie podobały, ale tak po latach dostrzegłem, że jednak to był dość fajnie zaprojektowany samochód. Podobały mi się przede wszystkim te wielkie błotniki i wąska maska, które przechodzą tutaj, jak widać, nawet dobrze na prawie cały, tak, na cały reflektor przechodzą. Reflektory też wyglądają dość ostro. Te samochody, trzeba przyznać, że wtedy nie były takie zagłaskane jak teraz. Fajnie też wygląda w porównaniu do tego Golfa w kombi. Ten samochód od boku wydaje się większy, no bo oczywiście Golf piąteczka miał dużo większy słupek tylni, a tutaj jak spojrzycie, jest to większa szybka. Płyta podłogowa jest taka sama, ale wydaje mi się, że Czesi, chociaż tak wiele osób się naśmiewało kiedyś ze Skody, dużo lepiej wykorzystali potencjał tego oto pojazdu. Co jeszcze warto dodać z cech zewnętrznych? Macie dość nietypowo, bo 1.6 MPI trafiło być mega biedne, czujniki parkowania tył, relingi, no i jeszcze z przodu są halogeny z takich ciekawszych zewnętrznych cech. Tył jak tył, normalny, duży tutaj otwór załadunkowy. Dużo osób pyta, żebym pokazał bagażnik. No bagażnik jak bagażnik, w każdej Skodzie będzie taki sam, jeżeli szukacie Octavii, ale pokażę fajną jedną rzecz zaprojektowaną przez nich. To mi się podoba bardzo w tych półeczkach, że robicie tak i półka robi odjazd sama. Duży bagażniczek, nawet po bokach takie schowki. No i oczywiście on tutaj jest podwójny. Pod tym macie jeszcze tym razem koło zapasowe, no i wysokość tego jest około 2 cm, więc jak ktoś chce wrzucić LPG, to butla wchodzi na miękko. No i tutaj też za tym jest, postaram się to otworzyć, kolejny jeszcze nawet schoweczek, więc sprytnie pomyślany samochód. Jakieś widzicie haczyki, pierdoły. Schodzi jednak w tej swojej reklamie mówili, że simply clever, i mieli rację. Dobra, pokażę jeszcze wam go z bliska od tej korozji, no bo to jest ważne, tak jak wspominałem, nie jest zgnit. Spójrzcie sobie, błotniczki zdrowiutkie, nie ma żadnej korozji. Potrafią korodować koło klamek, tutaj zdrowe doły, drzwi również zdrowiutkie. Klamka tutaj na dachach też potrafi być, tu bąbli mnóstwo, nie ma nic. Przedni błotnik również bardzo ładny, tak samo jak i maska.
nigdzie nie jest skorodowana, więc myślę, że taki egzemplarz warto zapłacić. Nawet nie powiem, że więcej, tylko tyle, ile jest wart, bo dużo tych samochodów na rynku ma zaniżoną cenę przez to, że na przykład ktoś wie i sprzedaje, że trzeba z 5 elementów polakierować, ale się tym za bardzo po prostu na ogłoszeniu nie chwali. O silniku już wam wspomniałem, prosty, łatwy do LPG, pod maską, mnóstwo miejsca, więc każdy sobie z tym samochodem poradzi. Ja też nawet wymieniałem z tyłu żarówkę w lampie, bo jedna się przepaliła. Bardzo wygodnie, bo nie musicie lampy wykręcać, tylko wyciągacie sobie ten wkład z żarówkami, więc fajna to sprawa. No i wewnątrz też jest bardzo przyjemnie utrzymany. No to nagrywam wnętrze. Pod maską macie kartkę od wymiany oleju, to już wam nie będę pokazywał, ale wnętrze naprawdę bardzo ładnie utrzymane, bo też potrafiły się zużywać, były ciut gorszych materiałów niż Volkswagen, ale to dzięki temu jest nawet lepiej, bo się nie ścierały. Spójrzcie sobie boczek, oczywiście srebrne klameczki, fajnie to pomyślane, bo macie miejsce i na szpargały, i na dość dużą, spokojnie według mnie nawet litrową butelkę. Otwieranie zrobione dość sprytnie, tak żeby nie było tego widać, klameczka jest tutaj, dość potężny schowek, można naładować kolejną butelkę. Tapicerka, spójrzcie, ładnie utrzymana z tyłu, macie ISOFIX, jest w wozie czysto. No i tu jeszcze taki schoweczek, nie jest to szuflada, ale tam możecie sobie zawsze coś schować przyzwoitego. Tutaj bardzo przyjemnie rozwiązane te kratki od nawiewów, możecie je zamknąć, wyczyścić bardzo wygodnie, nie ma brudu. Kolejny schowek na jakieś okulary czy coś tam, zależy kto co woli. Tu mamy radio standardowe z MP3, klimatyzacją i ogólnie jest to naprawdę ładnie utrzymane. Sami spójrzcie, nigdzie nie sporysowane, tutaj nie ma śladów po paleniu. Mieszek zmiany biegów dobrze utrzymany, kolejne miejsce na kubeczki AS3 ręczny, no i fajnie zrealizowany podłokietnik, no bo rzeczywiście możecie sobie cyk 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 wyrolować go jak chcecie, to jest dużo wygodniejsze nawet niż to takie wysuwanie przód tył, gdzie jest miskiej płaszczyźnie. Ja wolę mieć tak jako dość wysoki facet. No i tutaj oczywiście kolejne schowki, macie AUX-a, to możecie sobie zamknąć, czy ma być klimatyzowany, czy nie, czy ma dostawać się tu powietrze zimne. Idziemy sobie dalej. Bardzo ładnie utrzymana kierownica, niby 242 tysiące, by ktoś powiedział, że powinno być zjechane, jeżeli ktoś tego samochodu używa w trasie i nie kręci non stop po mieście. Gierka prezentuje się pięknie. Z takiego wyposażenia dodatkowego wewnątrz macie tutaj komputer pokładowy. Nie wszystkie miały i chyba nawet nie wszystkie miały ten podłokietnik. Trafił być mega w jednej wersji 1.6. No i tutaj jeszcze proszę bardzo, tempomacik, ładnie utrzymane włączniki świateł. No i tu regulacje, standard. Kolejny schowek, proszę. Pyk, też dość spory. No i tutaj właśnie mówiłem, dzięki temu, że Skoda zastosowała gorsze plastiki, nieflokowane czy tam niepowlekane, czymś się nie ścierały i wyglądają mimo upływu lat bardzo, to bardzo dobrze. Jeszcze ktoś na pewno dopyta o szyby, wszystkie szyby są w oryginale, spójrzcie, mój boczek kierowcy też jest cały, nigdzie nie jest przetarty. Ogólnie jest to przyjemny samochodzik, dość dobrze zaprojektowana, ta góra deski, spójrzcie, jest miękka, nie jest to takie tanie badziewie jak teraz, no bo niestety teraz Skoda w tych latach stała się bardzo to budżetowym samochodem, bardziej konkurencją dla Daci, bo na wyższą markę poszedł nawet już nie Seat, tylko Cupra, bo Seat jest chyba likwidowany. Dobra, stylistycznie przyjemnie, przede wszystkim nie ma to was robić wielkiego szału, ale ma to być bardzo wygodne, łatwe w obsłudze
i przede wszystkim takie ergonomiczne. Jeszcze co mogę powiedzieć, podoba mi się bardzo czcionka na liczniku. Nie jest to taki standard jak u Japończyków, bo przecież 10 japońskich samochodów, każdy się będzie taki sam. Tutaj chociaż się postarali, troszeczkę jest inaczej, nawiązuje do starszych modeli firmy Skoda. Cóż, o wozie to tyle. Jeżeli film Wam się podobał, łapka w górę, subskrypcja. Macie pytania, to może być to komentarz lub kontakt przez maila albo media społecznościowe, takie jak Mavkar Auto na Instagramie czy też na Facebooku. Chcecie zobaczyć, co jest wystawione? Wbijcie na mavkarautomoto.pl. A jeżeli szukacie czegoś innego, najlepiej zapytajcie, bo ja mam dużo samochodów po prostu jeszcze niewrzuconych i może akurat mam to czegoś, to czegoś potrzebujecie. I oczywiście, jeżeli samochód filmu się sprzedał, zapytajcie, może mam akurat, tak jak powiedziałem przed chwilą, coś, albo Wam sprowadzę na zamówienie, jak mówiłem w ostatnim filmie o Golfie 5, że mam jeszcze tą właśnie oto Skodę. No i pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone, możecie wykupić gwarancję do roku czasu, jeżeli nie macie jak tego auto dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, przywożę na lawecie. To by było na tyle, pozdrawiam, cześć! We'll be right back.